Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trener Daniel Kwiatkowski, drugi rok z kadrą młodzieżową. Jak do tego w zasadzie doszło? Bo kiedy tutaj przed rokiem rozmawialiśmy w Cetniewie, to była sytuacja wyjątkowa. Zastępstwo za trenera Zbyszka Klimowskiego. Tymczasem po pierwszej zimie ta posada, ta rola została. No, bardzo się cieszę z tego powodu, że mam możliwość prowadzenia dalej tej grupy. No, tak wyszło, zarząd zadecydował, że mam dalej prowadzić tę grupę i dziękuję zarządowi za zaufanie i postaram się wszystko zrobić, co w naszej mocy, żeby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Trener Turnbichler podpisał kontrakt na 4 lata. Jednym z celów jest odmłodzenie kadry narodowej. To się musi wydarzyć, no bo nie oszukamy wieku, PESEL-u poszczególnych zawodników. Dzisiaj ta grupa, która tutaj stoi z nami, która kręci się w Cetniewie, ma za sobą pierwsze treningi. Trudno zakładać, że oni za rok będą walczyć o kryształową kulę, ale jeżeli powiem, że któryś z nich kręciłby się wokół kadry olimpijskiej za 4 lata, to chyba nie jest niemożliwe. Jak najbardziej nie jest niemożliwe i na to liczę, że się zakręcą. Ci starsi, to jestem, no wierzę w to, że się zakręcą koło tej kadry olimpijskiej. No po to się pracuje, po to chłopaki trenują, żeby te cele, te marzenia swoje spełniać i jak najbardziej myślę, że jest to możliwe. Ta miniona zima, te przygotowania, pamiętam tutaj rozpoczynaliśmy od tego, że trener mówił, muszę ich poznać, muszę zobaczyć, jak oni wyglądają poza skocznią, na skoczni. Teraz jest łatwiej? Zdecydowanie łatwiej jest. Już ten sezon cały bywałem na Lotos Cupach, więc widziałem tych wszystkich, nawet jak tu jest Kuba Wisełka, nowy zawodnik, ale już nie jest taki nowy dla mnie, bo już go widziałem na skoczni, jak wygląda, jak się prezentuje. Także myślę, że będzie dużo łatwiej z tego względu, że wiemy już, nad czym mamy pracować, nad czym każdy zawodnik ma się skoncentrować. Już o tyle mamy łatwiej. No właśnie, personalia tej nowej kadry młodzieżowej. Dlaczego ta grupa? Dlaczego nie ktoś inny? Kto był być może na radarze, że tak to nazwę? To są aktualnie najlepsi zawodnicy w Polsce ze swoich kategorii wiekowych, więc prosty wybór. Miniona zima też pokazała to, że znowu polskie skoki młodzieżowe są w stanie dostarczać kogoś do góry. Jan Habdas to jest ta postać, o której myślę. Przecież początek zimy to były takie tematy, czy powinien w Pucharze Świata startować, czy to już jest ten moment, bo były udane mistrzostwa kraju. On jest w kadrze B, to też jest sygnał dla tych chłopaków, że tutaj chyba jest o co pracować. Tak, zdecydowanie jest. Ja tym bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby zawodnicy, jak tylko mają możliwość, żeby startowali w tych najważniejszych zawodach, w Pucharach Świata. Po to pracują, po to się trenuje. I jak najbardziej, jak jest tylko szansa, to muszą to wykorzystywać. Już nie, wiadomo, nie licząc na jakieś spektakularne wyniki, ale samo takie doświadczenie to już przygotowuje na kolejne lata, bo Janek za rok czy w tym roku już będzie zupełnie inaczej podchodził do zawodów. Rozmawiałem z nim po zawodach, po Pucharze Świata w Wiśle i Zakopanem i no... Są to zupełnie inne zawody dla zawodników, dla trenera też, ale dla zawodników to jest ogromne przeżycie podczas takich zawodów. Jak to z tym Jaśkiem było minionej zimy? Bo ja miałem takie wrażenie, że trochę jak z bakiem paliwa w samochodzie. Na początku pełen gaz, to wszystko wyglądało super. Potem pojawiła się taka rezerwa i było pytanie, na ile jeszcze wystarczy. Te wyniki nie były takie super, chociażby Mistrzostwa Świata Juniorów w Zakopanem to nie był szczyt jego możliwości. Na koniec okazało się, że trochę w tym baku jeszcze jest, no bo przecież zimowy olimpijski festiwal młodzieży, bardzo długa nazwa, w Lahti. Tam już były fajne skoki, tam już był medal, tam już były sukcesy też drużynowe. Jak to było z tym Janem Habdasem? Musimy pamiętać o tym, że młodzi zawodnicy zawsze mają wahania dyspozycji. Nie ma dla doświadczonych zawodników jest problem utrzymać dyspozycję przez cały sezon, a u młodych zawodników to jest takie falowanie non-stop. Więc to jest, myślę, naturalne, że w tym sezonie pojawiają się takie momenty gorsze, lepsze. Jeśli chodzi odnośnie Mistrzostw Świata Juniorów, tam, myślę, za dużo troszkę oczekiwań było względem Janka. On to sobie naprawdę nabrał na siebie, taką presję dużą nałożył i tu był główny problem.
nie dyspozycji takiej fizycznej czy na skoczni, a na EOFach już po prostu zrobił to, co miał zrobić i zresztą widać było, inaczej się zachowywał podczas tych zawodów, już na spokojnie, bardziej wyluzowany, z uśmiechem podchodził. Wtedy są wyniki. A reszta drużyny, no bo to też wyglądało w Finlandii jednak lepiej. Troszkę inne roczniki, troszkę inna stawka mimo wszystko, ale tamten medal drużynowy wpadł. My jako kibice troszkę głodni jesteśmy takich realiów, bo te polskie skoki juniorskie nie dostarczały przez ostatnie lata. Teraz ten trend jakby powoli zawraca. No tak, no bardzo się cieszę, że udało się nam na sam koniec tego sezonu. Przyznam się szczerze, też bardziej celowałem w Mistrzostwa Świata Juniorów. Wiadomo, stawka też jest trochę mocniejsza na Mistrzostwach Świata Juniorów, ale dla tych zawodników, młodych zawodników, medal z EOF-ów to jest naprawdę ogromny sukces. To jest medal Igrzysk Olimpijskich, wiadomo, młodzieżowych, ale dla nich to jest taka fajna baza, od czego przynajmniej mają pewność taką, że wiadomo, po co to robią i jak się wynik pokazuje, to zaczynają nabierać zaufania. Tutaj to słoneczko raz za chmurami, raz na nas świeci, ale mimo wszystko dla młodzieżowego sportu chyba lepsze czasy w Polsce w kontekście skoków nastały, bo pandemia ucichła, tak to nazwę. Obiekty w Zakopanem gotowe, w Szczyrku skakać się da. Naprawdę trudno narzekać, że mamy tak dużo przeszkód, że nie da się. Teraz chyba jest taki czas, kiedy znowu młodzież powinna się garnąć i uzyskiwać wyniki. Tak, zdecydowanie. No teraz mamy już w sumie zeszły sezon, mieliśmy taki... Czy mieliśmy możliwość startować w zawodach i chcieliśmy też, żeby chłopaki mogli startować, gdzie się dało, w stosunku do poprzednich lat, gdzie raptem mieli, nie wiem, czy dwa starty w sezonie, więc chcieliśmy startować. Starty w zawodach też można traktować po części jako trening, jako przygotowanie do profesjonalnego zawodowego skakania. A co będzie ważne tej zimy, bo Mistrzostwa Świata Juniorów dalekie, odległe za oceanem w Kanadzie, w Whistler, na kompleksie olimpijskim. Jakie są te cele na te kolejne 12 miesięcy? Cele wynikowe oczywiście to musimy zakładać Mistrzostwa Świata Juniorów, które są Whistler. Ja też cały czas powtarzam, że przy młodych zawodnikach też się do końca nie powinno opierać na takich stricte celach wynikowych. Bardziej pod względem rozwoju ich sportowego, fizycznego i takiego przygotowania do kolejnego etapu, jakim jest sport seniorski. A czy Daniel Kwiatkowski, indywidualnie tak zapytam, urósł jako trener przez ten rok? Bo już w październiku, pod koniec, kiedy mieliśmy te letnie mistrzostwa w Zakopanem, zrobiło się głośno o tej grupie naprawdę, na spodziewanie szybko, bo nagle okazało się, że ci młodzi depczą, potrafią deptać w pojedynczych zawodach po piętach tym starszym kadrowiczom. Nie wiem, czy urósł, to ciężko się samemu siebie ocenia, ale mam pewien niedosyt. Więc myślałem, że jeszcze coś więcej pokażemy, bo wierzę w chłopaków i wiem, na co ich stać i co potrafią zrobić i jak się przykładają do treningów, jak podchodzą do sportu. Także naprawdę w nich wierzę i myślę, że to jest takim wyznacznikiem, czy tak urosłem. Pod tym względem urosłem, że naprawdę wierzę w swoich zawodników. Jest pewność siebie, to ważne w sporcie. Mamy w grupie jeszcze jednego seniora w tym roku, Adam Niżnik, Mistrzostwa Świata Juniorów. Już nie dla niego, jakie są cele, zadania może wobec niego? No jeszcze jednego mamy, jeszcze jest Arek Jajko. Oczywiście, zapomniałem, bo go tu nie ma, dlatego mi umknął. Uraz, zabieg, operacja, to ważne, trzeba przypomnieć, dlatego nie trenuję tutaj w grupie. Tak, to nie jakoś bardzo inwazyjny zabieg, ale no musieliśmy, doktor Szymanik podjął taką decyzję. Mieliśmy pod koniec zimy już na Mistrzostwach Świata Juniorów się zaczął pojawiać ból w kolanie. I tak już później wyłączyliśmy Arka na koniec sezonu ze startów. Przez ten okres teraz cały czas rehabilitację przechodził, ale niestety no musiał się poddać zabiegowi. Na sam koniec jeszcze pytanie o minioną zimę. Często. Niejednokrotnie bywało tak, że juniorzy musieli pokazywać się w Pucharze Kontynentalnym z różnych powodów, żeby trochę łatać dziury w składzie, były okazje, żeby te szanse wykorzystać. Kilku z nich skorzystało z tego. Klemens, Szymon Zapotoczny mają prawo startu w Pucharze Świata. To też było ważne, żeby oni jednak w młodym wieku zderzyli się z troszkę większą presją, z większymi oczekiwaniami, bo przez lata utarło się jednak, że trochę ci skoczkowie są za długo trzymani w tym wieku juniorskim, że potem przeskok do seniora jest zbyt szokujący. Czy Thomas Turnbichler, on też podkreśla, że młodzież powinna
odważniej być wystawiana na arenie międzynarodowej? No tak jak w poprzednim pytaniu mówiłem, że dla mnie naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby młody zawodnik nie mógł startować w takich zawodach i bardzo się cieszę w tym sezonie, nie dlatego, że chłopakom z akadry słabiej skakali, ale że mieliśmy możliwość pokazywania się w tych pucharach kontynentalnych. To też są już zupełnie inne zawody niż fiskapy. I warto, żeby się obskakiwali w takich zawodach i jeśli tylko jest okazja i szansa, jak najbardziej jestem za tym, żeby zawodnicy, zresztą w tym sezonie, jak tylko mieliśmy możliwość, jechaliśmy na każde zawody, które nam tak jakby akadra dopuściła nas do startu. Jako puenta, zatem kiedy pierwsze skoki? Za tydzień w Szczyrku mamy zgrupowanie, pierwsze skoki.